No siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TFT. No i dobra widzowie, lecimy z tym, jesteśmy już na karuzelce, jesteśmy już w grze, także spróbujmy sobie wyciągnąć jakiś itemek. Wezmę sobie chyba tutaj pancerzyk, tak wiecie, zaczynając troszeczkę pod tanka. To jest moim zdaniem bardzo bezpieczna opcja i itemki do podtanka pasują do, no wydaje mi się, każdej kompozycji, jaką tylko zbudujecie. Także mamy tutaj taką sennę, najprawdopodobniej pójdzie ono na sprzedaż i coś innego sobie tutaj zbudujemy. A co innego, no to standardowo trzeba jeszcze chwilkę poczekać. Widzowie, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, będę wam bardzo wdzięczny za waszą pomoc. Dodatkowo, jeżeli nie subskrybujecie kanału, no to zachęcam do zasubskrybowania, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście mieli powiadomienia o wszystkich najnowszych moich filmach oraz przeglądach patchy. No i dobra, zobaczymy co my tutaj mamy. Kurczę, mamy Atroxa na drugi poziom, no trzeba to wziąć zdecydowanie. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Możemy sobie zrobić coś takiego. Jeszcze tą Sedżu bym wziął, ale to jak nam wypadnie goldzik, to sobie ją chyba kupię. Dodatkowo jeszcze zachęcam do sprawdzenia opisu. Macie tam przydatne linki, takie jak strona na Facebooku związana z TFT, raczej grupa związana z TFT. Proszę bardzo, jeszcze Sedżu nam tutaj wjeżdża na drugi poziom. Ty, no kozacko, kozacko to wygląda. Mamy tutaj jeszcze Leonę, także Mirage mógłby tutaj być. Mirage pojedynkowicza mamy w tej gierce, także no rzeczywiście niby można było to by tutaj pyknąć. Takiego Mirage'a jeszcze nie graliśmy, także zobaczymy, zobaczymy. No, także mówię, spójrzcie do opisu. Zapraszam też na mój drugi kanał, na którym ogrywamy sobie Madison oraz Dying Light'a. Właśnie jestem po maratonie małym nagrywek właśnie jeżeli chodzi o Dying Light'a. No i naprawdę mega giera. Biorę sobie serce kawalerzysty zdecydowanie. Jeżeli tutaj mamy grać Mirage, a rzeczywiście jest taka potencjalnie szansa, no bo i mamy kawalerzystów, i mamy tych miraży, i mamy nawet wojownika na drugim poziomie. Mówię tutaj o tym, jak on się nazywa, Atroxie. No mega, mega, mega to wygląda. Jeszcze mamy Sunfire Cape'a, którego możemy zeslamować. To będzie oczywiście item na Nunu. No i bardzo dobrze się to zapowiada. Naprawdę fenomenalnie. Dwóch kawalerzystów, dwóch wojowników, dwóch miraży oraz z gildii. Dodatkowo właśnie mamy jeszcze Atroxa na drugim poziomie z Sunfire Cape'em i dodatkowo jeszcze Sedżu na drugim poziomie, także naprawdę powinniśmy sobie tutaj dobrze, dobrze radzić, ale tutaj patrzcie gościa, nieźle też, bo ma dwóch woliberów, tak się chyba powinno powiedzieć. No dwa woliberki na tym etapie gry całkiem nieźle, jak mu tutaj wypadnie trzeci i wbije go na dwójkę, no to chyba mamy przesrane. Akurat mamy 8 golda, także ja robię sobie pre-level, daje to mi 2% szansy na jakąś fioletową jednostkę. Niestety akurat żadna się nam nie trafiła, wiadomo, to jest tylko 2%, także nie ma co za dużo tutaj od tego oczekiwać, ale zawsze była szansa, także spoko. I przy okazji dorzucam sobie lilię, co aktywuje mi 3 kawalerzystów i wygląda to nasz team, w sensie naprawdę dobrze. Co my tu mamy? Wysłannik smoków. Tutaj gościu gra też miraża. To jacyś wojownicy. 3 trenerów, mistyk i gwiezdni. Okej. Czyli jest jeden gościu. Czyżbyśmy na niego grali? Czekajcie. Nie. To jest ten z gwiezdnymi. Jest jeden gościu, który tutaj miraża co nieco nam próbuje zestilować. Niedobrze, niedobrze. No i jest jeszcze drugi gościu, który chyba próbuje grać wojowników. Nie wiem, czy oni w tych buildach zostaną, czy jak, ale jeżeli tak, no to no wygląda to średnio, co nie? Wygląda to średnio, ale zobaczymy. Jak na razie wygrywamy drugą walkę z rzędu, także wygląda to dobrze. No i nasze cechy też tutaj naprawdę nasz team pod tym względem rozwala konkretnie. Tutaj niestety w sklepie nic nie ma, także lecimy dalej. No i dobra, mamy naszego przeciwnika, jest to właśnie jeden z tych gości podwojowników. Widzimy tutaj trzech osiłków, dwóch wojowników dokładnie w tym teamie. No mam nadzieję, że się szybciutko przebijemy. Mam nadzieję, że nasz Atrox będzie się tutaj ładnie leczył, ale powinien. No całkiem spoko. Całkiem spoko obrażenia. Jestem ciekaw w ogóle, kto robi największe. Zaraz sobie to zobaczymy. Nie no, ale wygląda to naprawdę dobrze. No mamy mocarną kompozycję. Atrox, a później Sedżu, co ciekawe. No ale dobra, jest to trzecia wygrana z rzędu, elegancko. Biorę sobie... nie mogę się wysłowić. Biorę sobie tego Brauma ze sklepu, ponieważ on jest strażnikiem, a mamy możliwość strażnika i dodatkowo jeszcze łuskobójcy aktywowania poprzez wrzucenie go do drużyny. Także to by było naprawdę mega dobre. No ale to dopiero na 6. poziomie, a do tego jeszcze naprawdę trochę nam brakuje. Dobra, mamy karuzelkę i teraz kurczę, co by wziąć? Coś pod tanka, czy... za dużo możliwości tutaj nie ma. Weźmy sobie ten pasek. Pasek oczywiście do Warmoga w przyszłości. Taką sobie właśnie, w sensie taki item sobie stworzymy. No i nasz, wiadomo, Nunu będzie super sobie z tego korzystał. Kurczę, niby moglibyśmy wbić ten 6. level, ale no to jest za bardzo zmarnowanie ekonomii. Sprzedajmy sobie tego Brauma i zróbmy 20 golda. To jest chyba bardziej istotne. No jest gościu w Miraża i Wojownika tam wyżej, jak widzieliście, kurde. Niestety, no mam nadzieję, że ten Miraż jakoś tutaj nam podropi. No mamy idealne wręcz wejście w to. Ci kawalerzyści tutaj, jednostki też fajne, tylko przydałoby się właśnie więcej tych Miraży, nie? W sensie tą Leonę na 2 wbić, tego Jona. No i gdzieś by się też przydało trafić tego Nunu. Mamy w sumie na niego 20% już, także to jest całkiem sporo. Jakby nie było. Dobra, mam nadzieję, że to wygramy. Come on, dawajcie. Musicie wytrwać, dobrze, pięknie, elegancko. Tylko ja się boję, jak on się odpali. No nie, w sumie nie było tak źle z tym Ryzem. No dobra, mamy 4 win streaka, także super. Buduje nam się tutaj naprawdę elegancka sytuacja, tego Jona musimy wziąć. No i miejmy nadzieję, że uda nam się zrobić 5 win streaka, chociaż tutaj w sumie low levele ma ten gościu. No ale dużo ma synergii, co nie? Wysłannik smoków, skrzydło gniewu, naprawdę tam sporo tego gościu ma. Mamy 65 pancerza oraz 65 Magic Resistu dzięki tym kawalerzystom. Na kogo gramy? Okej. Trafiamy na tego trenera. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj wygrać. Jak myślicie? No wygląda to na wygraną. No szybko przez frontline się przebijamy. I naprawdę elegancko trafiliśmy. Także co, 5. wygrana z rzędu, lecimy na rundę neutralną. Kurczę, szkoda, że tego 1 golda nam tu zabrakło, cholercia. Naprawdę szkoda. No ale tak jak mówię, 5 wygranych z rzędu, naprawdę ekonomia powinna być tutaj mega, mega dobra na rundzie neutralnej i szybko powinniśmy mieć te 50 golda uzbierane. Wtedy myślę, że będziemy raszować level aż do 7, chociaż w sumie przydałaby się jakaś lekka stabilizacja, w sensie... lekka stabilizacja w postaci po prostu wbicia jakiejś postaci tutaj na 2 level. Mówię tutaj o między innymi o Jonie i Leonie. No ale ten level jest bardzo ważny dla nas, kurczę. Potrzebujemy trochę tych postaci z no jakby wyższych levelów, co nie? Dobra, mamy tutaj Lulu, możemy ją sprzedać, dzięki temu mamy 41 golda już. No i super, mamy też QSS-a, to jest bardzo dobry item, chociażby na Daeje. No, nie no, super ta gierka się układa pod względem właśnie kompozycji naszej. No dobra, także 5 win streaka, na razie tutaj niestety nie możemy nic zrobić, w level jeszcze nie wejdziemy, także wydaje mi się, że lecimy dalej. Dobra, lecimy z kolejną walką i komy. Tutaj mamy, ojojoj, tutaj jest gościu z migoczącymi łuskami, ale wydaje mi się, że powinniśmy sobie poradzić, co? Czy te tanki nas tu zatrzymają? Oj, cholipcia. Niestety nasz Atrox, który jest główną tutaj jednostką carry w naszej... O, ja mogłem zrobić QSS-a, już mógł go dać w sumie. Kurde, nie pomyślałem o tym. Ale może jednak, come on, wylecz się. Wylecz się, dobra. Nice, jest utrzymany win streak. 6 win streaka, elegancko sobie tutaj radzimy. Dobra, i będziemy teraz wybierać kolejne wzmocnienie. Uwaga, uwaga, co to będzie? Pierwszy atak kawalerzysty po szarży zadaje 85 punktów obrażeń magicznych z premium 1% za każdy jego punkt pancerza. Wow, ej! To jest dobre! To jest dobre, niszczycielska szarża. No, tych kawalerzystów będziemy grali tutaj sporo, także jak najbardziej można to wziąć. No i proszę, mamy już 7 poziom. Może poszukajmy jakiejś stabilizacji. Ten jon by się przydał. Okej, jest chociaż tyle. No i co teraz? Wrzućmy sobie tego strażnika łuskobójcę. No to nam da najwięcej zdecydowanie. No i przy okazji dostaliśmy też z tego augmentu jedną lilię. Także jesteśmy o jedną lilię bliżej, żeby wbić ją na 2. Ona raczej z nami zostaje do końca. Także na pewno się to przyda. No i git. Naprawdę mamy bardzo dużo w ogóle synergii. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 synergii w tym już momencie. Naprawdę nieźle. Dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda naprawdę. No i z wszystkimi powinniśmy sobie tutaj naprawdę fenomenalnie radzić. Oj, mam nadzieję, że tutaj dalej będziemy sobie radzić. Niestety on ma tych wojowników. Te ataki czasami naprawdę potrafią zaboleć od nich. Ale dobra. Git. No, mamy dobre takie jakby połączenie, mamy bardzo dobry frontlane i jednocześnie robimy też trochę tych obrażeń. Sunfire Cape na pewno nam dużo daje, bo on tutaj podpala naszych przeciwników i jeszcze redukuje im leczenie, które dostają, także naprawdę dobrze to wygląda. I proszę bardzo, coś tutaj mamy. Uuu, nice, tylko to się nam już nie przyda, ja zapomniałem sprzedać tego tariczka. Dobra, no to teraz mamy fajnych 2 strażników na drugich poziomach. Powinno to całkiem spoko wyglądać. Tylko ten jon, co nie? Tego jona by się przydało tutaj, kurczę, zupgrade'ować. No i dodatkowo przydałoby się znaleźć tego Nunu już, żeby finalnie go tutaj zagrać. On jest naprawdę fundamentem naszej drużyny. A nadal go tu nie widzę, cholercia. Dobra, zobaczmy. Czy zrobimy 8 win streaka, czy może to już się skończy? Jak na razie wygląda to dobrze. Wygląda to w porządku. Przebijamy się powolutku. Kurczę, tam jest kolejny Shen na poziomie 2. Te Sheny to tak nam pokradli tutaj już, że masakra. No ale dobra, uwaga. No i kolejna wygrana, proszę bardzo. 8 win streaka, wow, co za wejście w gierkę, naprawdę fenomenalnie nam tutaj to idzie. Jest packa, co ciekawe, moglibyśmy niby zrobić Mirage. No ale możemy też wziąć, ja myślę o pasku. Albo o łuku, kurczę, no jest kilka tutaj możliwości. No nie, wziął pasek, no co za kutas, ja pierdziula, dobra, to weźmy ten pancerz. No też się przyda, cholercia. Szkoda, że wziął, bo byśmy już mieli Warmoga. Ale w sumie możemy zrobić gargoyla. Zróbmy to, wiecie. Daei jeszcze nie mamy, także na chillku możemy chyba sobie wykorzystać taki itemek, żeby zeslamować gargoyla. No i dobra, może jakoś tutaj pomieszajmy to w ten ustawienie. Wydaje mi się, że jest w pożądalu. Zaraz mamy 7 level, także no wbijemy sobie ten 7 i zaczniemy rolować. Taki jest plan, mi się wydaje całkiem sensowny. No i dobra, jak tutaj nam pójdzie, to jest gościu z drugiej pozycji, także no w miarę dobrze sobie radzi, ale trzeba mieć na uwadze to, że on wziął to leczenie za 30 HP, także Gdyby nie to, to bym miał już 62, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Minus 30 HP. Dobra, no ciężko jest się przebić, cholercia. Mam nadzieję że jednak, że się uda. Szybko tego Lee Sina, bo on tutaj zaraz mnie będzie kopał. A to mnie nie lubię tego. Dobra, jest, udało się. Ach, jeszcze dostaliśmy ten podrzut. Come on, dawajcie, musicie go zabić. Dobra, dobrze, że mamy tą redukcję leczenia. W sensie, że on zmniejsza to leczenie dzięki Sunfire Cape'owi. No i dobra, mamy 9 win streaka, także naprawdę super. Wbijamy sobie 7 poziom. No i teraz, co by tutaj teraz zrobić? No musimy... Cholercia coś znaleźć, ale nic tu nie ma. Lipa straszna, możemy chociaż to dorzucić. No bo... Kurde. No nie zrobimy tutaj nic. Wzmocni to troszeczkę nasz front lane. Ale no nie wnosi to praktycznie... Mały impact będzie miało to na grę. Mam wrażenie, że będzie miało to bardzo mały impact na grę. Ale tutaj powinniśmy wygrać. Tak patrzę, że szybko się przebijamy. O nie, nasz Atrox zaraz padnie. Dobra, jeszcze się podleczył, nice. Tutaj wszyscy się palą od tego Sunfire Cape'a. Nie, no elegancko. Winstreak utrzymany, także ekonomia no naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Korzystamy sobie z tego na rundzie neutralnej, tym bardziej. No bo wiadomo, że to jest dużo dodatkowego hajsu z tych win streaków lub lose streaków. Tego zawsze warto mieć ten win streak lub lose streak na tych rundach neutralnych. No i dobra, jest Saifen. Kurczę, ale ani Nunu, ani nic. No co to ma być? Daei też nie ma. No trudno, trzeba jakoś na razie... przetrwać bez tego. Zobaczmy, co dostaniemy. Jakaś złota kulka. Uuu, fajnie, fajnie. Champion duplikator to jest coś, co ja zawsze chętnie przyjmę. Możemy zrobić również Guinsoo, także super, naprawdę fenomenalnie. Jest kawalerzysta dodatkowy, ekstra i jest Nunu, zarąbiście. Dobra, to mam nadzieję, że teraz tych 5 kawalerzystów będzie fajnie działało. Mimo wszystko coś tak czuję, że lekki regres naszej drużyny w tym momencie. Takie mam wrażenie. No przydałaby się Dadaeja. Ale może chociaż Nunu na 2? Jest, dobra, super. Super, w tym momencie naprawdę wydaje mi się, że wyszliśmy na plus. No i ten Nunu powinien spoko robotę robić teraz. Zobaczmy, zobaczmy tylko na niego. Jest też Aurelion, cholercia. Możemy go wziąć, ale czy my go tutaj włożymy, czy my z niego jakoś skorzystamy? Wątpię. Dobra, weźmy może lepiej tego Saifena. On z Guinsoo sobie fajnie powinien skorzystać. No, tylko że my musimy wbić 8 poziom, żeby go dorzucić jakoś. I wtedy zamiast kogo? Zamiast Leony to by było, tak? Najprawdopodobniej. Dobra, mamy 3. wzmocnienie i mamy torbę ze składnikami. Wezmę to. Wezmę to, sprawdźmy, co tutaj w tym nam się kryje. Kurde, lipa. Ajajaj, słabiutko. Kurde, też 2 miecze. Ajajaj, i pancerz jeszcze. To chociaż ten pasek by mógł nam dropnąć. To byśmy sobie zrobili tego Warmoga już. Cholera, no dobra, no trudno, nie? Trudno się mówi, nie można mieć wszystkiego. Czyli co, wbijmy może już ten level. Zróbmy tak. O, nieważne, jednak zróbmy tak, w ten sposób. No i teraz jest spoko. Cyk, zróbmy jeszcze coś takiego. No i mamy 6 miraży, 4 kawalerzystów. 6 miraży już naprawdę nam daje bardzo, bardzo fajny atak speed. Kurczę, niestety gościu miał tego graba. I nasza Daeja no tutaj za długo nie pożyje. Ale zobaczmy, jak sobie poradzimy. Jak na razie 11 winstreaka. Oj, 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 ale tu chyba nasz winstreak się kończy, tak patrzę. Spójrzcie na tego Ryze'a. On jest mocny, on nam tutaj naprawdę może wszystkich pozabijać. Kurde, koniec. koniec. Szło naprawdę fenomenalnie i było mega dobrze, ale no trafiliśmy na kogoś nieco lepszego, kiedyś musiało się to skończyć. I teraz się zastanawiam, okej, w sumie możemy coś takiego zrobić. I dzięki temu mamy 6 miraży i 5 kawalerzystów, także elegancko. Dobra, kogo my tutaj mamy? Skrzydła gniewu, jacyś wysłannicy smoków razem z migoczącymi łuskami. Takie to jest kombo. Mam nadzieję, że nasza daje jad... Ole, atak speed, patrzcie to! Jak szybko w ogóle ona... Yo! Ej, to jest zarąbiste. Kurde, to jest mocarne. No, tych 6 miraży tutaj pod pojedynkowicza naprawdę robi robotę. Jak ona szybkość nabija atak speeda razem z tym Guinsoo. No coś niesamowitego, naprawdę fenomenalne. Dobra, wziąłbym sobie tutaj łuk albo negatron, albo pasek. To są 3 możliwości, które najchętniej bym sobie tutaj przyjął. Są 2 łuki i jest 1 pasek. Dobra, zobaczmy, czy ostanie się coś tutaj dla nas. Dobra, wiecie co? Może weźmy sobie jednak tą łezkę. Ta łezka, mam wrażenie, że dobrze nada się. O, co jest? O kurde! 2 razy jasło? Ty, mamy champion duplikator. O fuck. O fuck, ty, zitemizujmy go. Czekajcie, wiecie co? Walić to udaje. Zitemizujmy tego gościa, bo on tutaj naprawdę się wydaje mocarny. Dobra, i cyk, w ten sposób jeszcze. O, ale mamy teraz Yasuo i to pod pojedynkowicza. Jestem ciekaw, jak mocno on będzie bił, nie? Jak szybko atak speed będzie sobie nabijał. Ale mam wrażenie, że będzie to mega mocne. Że będzie to naprawdę mega OP. I jeszcze jakie obrażenia, nie? Kurde, że Yasuo, na 4% 2 Yasuo nam wydropiło, a gramy akurat miraży. Nie no, kozackie. Kozackie. I w sumie tą łezkę nadal mamy wolną, a wziąłem ją właśnie z myślą, żeby zrobić na przykład Needlessa zdobyć jeszcze i wtedy zrobić ten uścisk, Archanioła to się chyba nazywa. Właśnie nadaje, co nie? Wtedy ona by naprawdę bardzo fajnie boostowała swoje obrażenia. No w najgorszym wypadku możemy z tego zrobić chociażby właśnie odkupienie na naszego Nunu. No złe by to nie było, jakoś byśmy wiadomo sobie z tego... jakoś by się to nadało, co nie? W ten sposób. Jeszcze tak teraz patrzę, że mamy tego Yasuo. Fajnie by było na nim się tutaj skupić, skoro no, mamy już go aż tak potężnego i moglibyśmy na niego zrobić jakiegoś Hoja na przykład, co nie? Jakaś rękawiczka jakby się pojawiła. Kurde, no naprawdę fenomenalnie, że go trafiliśmy. Ja pierdziula, tej. To jest po prostu kosmos, kosmos. Yasuo na drugim poziomie to jest zawsze taka kosa, że masakra. Zresztą widzieliście to w poprzednich odcinkach na pewno z mirażami. Naprawdę coś niesamowitego. No i patrzcie, mamy rękawiczkę i mamy pas giganta. Biorę to, robimy Warmoga i Hoja. Zdecydowanie to jest coś, czego potrzebujemy. I pozdrawiam bardzo serdecznie widzów. Pozdrawiam z tego miejsca, kocham was. Super, że tutaj jesteście. I dobra, odpisane. Można tutaj wrócić do gierki. No i tak jak mówiłem, cyk, robimy sobie Hoja. Robimy sobie Warmoga elegancko. No i mamy Jules Gauntlet, ale to raczej pójdzie do przekucia. Pazur Banshee, okej, fajnie w sumie, może być, jak najbardziej sobie z tego skorzystamy. Bo to jest taki, wiecie, QSS na pierwsze zaklęcie, nie? Także wygląda to całkiem spoko. No i dobra. Teraz myślę, że można nawet sobie przy takiej ekonomii i przy takiej naprawdę pozycji w tej grze pocisnąć w 9 level, co nie? No bo mamy 87 HP, naprawdę tutaj dobrze nam idzie. Oho, ale tutaj się rzeczy dzieją, ja pierdziula. Orny, Lee Siny są grubo wbijane tutaj. Fuck, to jest ten gościu z tą rękawiczką blitzcrankową i nam podrzuca, w sensie przyciąga tą daję. Ale zobaczcie tego Yasuo. Benz, no to jest coś to jest nie do pokonania. Jaki atak speed on jeszcze ma? On wali kryty, jeszcze ma defensywny item w postaci tego Ostrza Nocy. Naprawdę mega zestaw nam tutaj itemów wyszedł. Ta torba ze składnikami, ona tutaj zwracam honor. To naprawdę były fenomenalny zestaw itemów na naszego Yasuo. Przepraszam, że powtarzam tak fenomenalnie, ale ostatnio weszło mi to słówko. Zarąbiste jest. Fenomenalnie, fenomenalnie. Zarąbiste słówko, nie wiem, takie przyjemne. Dobra. Co my możemy tutaj zrobić? Mamy kolejnego Miraża, także możemy sobie go tutaj wziąć, ponieważ wiadomo, zawsze jest szansa, że dropniemy jakiś emblemacik Miraża na przykład i na 9. levelu sobie dostawimy tą Leonę, no chyba, że znajdziemy do tego czasu coś lepszego, ale właściwie nie wiem, co byśmy mieli dostawić tutaj na 9. poziomie. Może po prostu jakiegoś... czekajcie, no co by tutaj mogło dobrze zagrać? W sensie synergii żadnej tutaj nie aktywujemy, bo moglibyśmy jedynie aktywować łuskobójcę albo z gildii, ale to raczej jest bez sensu. Trochę marnowanie slotów w drużynie. Co ja bym sobie tutaj dorzucił? Dorzuciłbym sobie w sumie tego Barda. Bard by był spoko, bo by chociaż zwiększał nam szansę na legendarki, co nie? Kto wie, może nawet tego Yasuo byśmy tutaj na trójkę zrobili. Kurde, to by było, co? Ja pierdziula. Ej, w tym sezonie chyba w ogóle nie zrobiłem żadnej legendy na 3 gwiazdki. Także, no naprawdę ciężej jest w tym sezonie, jakoś ciężej jest. Nie mamy na przykład tych piratów, co nie? Którzy... no robiliśmy sobie lustriki, którzy później naprawdę robili nam niesamowite rzeczy, dostawaliśmy niesamowite rzeczy, no, także niestety nie ma już tego, nie można tego grać, no i ciężej się te legendy robi, co nie? No ale dobra, lecimy, może tym razem jakoś się uda, chociaż nie wiem, no nie mamy jeszcze Barda, w sumie ludzie tutaj też nie mają jakoś mega dużo HP poza nami, także no tutaj nie wiem, jakoś się nie zapowiada na to, żebyśmy tego Yasuo zrobili na 3 gwiazdki, ale wiadomo, zawsze warto mieć nadzieję. No i dobra, mamy karuzelkę, także uhu, co my tutaj mamy? Emblemat Mirażu i o tym właśnie mówiłem, kurde, bardzo bym to chciał, oby nikt tego nie brał. Come on, proszę. Chociaż nikt chyba tutaj nie gra Mirażu, co? Gościu, proszę, nie. No zabrał nam, cholera. Dobra, to weźmy sobie Giant Slayera. To zawsze daję, ja sobie przyjmę. Ale no kurde, szkoda, mega szkoda, bo byśmy już wiedzieli, co dorzucić na 9. poziomie. Po prostu Leonę, emblemacik dać i tyle, i by już było. No ale dobra. Jeszcze troszeczkę nam brakuje, no koło możemy grać? Mag Gwiezdny, Wysłannik Smoków, Nawałnica. Dalej co... Kurde, ale to jest mocne. Ale to jest mocne w ogóle, patrzcie to. Niezły świr. Tu są jakieś migoczące łuski z trenerami. No dobra. To są 3 możliwości. I uwaga, na koło będziemy grali? Gramy na tego Wysłannika Smoków, fuck. Z Lee Sinem na 3. poziomie i mega boost na nawałnicę. No zobaczmy, czy się nam uda. Czy ten Lee Sin w ogóle jest tutaj, wiecie, grywalny. No jak widać jednak nasz Yasuo w ogóle nie daje mu szans totalnie. No 7000 obrażeń w tak krótkim momencie. Atak speed mega powalony, tak mogę to nazwać. Obrażenia, no mamy kryta, mamy leczenie. Mamy item defensywny, no kurde, czego tu chcieć więcej, naprawdę fenomenalnie. A teraz możemy grać tutaj, na tego gościa, znaczy możemy, musimy, to jest jedyna możliwość, także no trzeba jakoś tutaj na niego przygotować, chociaż wydaje mi się, że nie musimy tutaj nic specjalnie robić, powinniśmy bardzo szybko się przez niego przebić. Przecież on ma strażnika, ale no naprawdę nasz Yasuo powinien sobie bez problemu poradzić. Mamy tutaj obrażenia fizyczne od Yasuo, obrażenia magiczne od tej Daei i powinno być naprawdę mega dobrze. Uwaga, zobaczmy. Chociaż ty dostaliśmy mocno. Yasuo, lecz się, lecz się. O nie! Kurde, a jednak. A jednak okazał się lepszy. Kurde. Nie no, szczerze myślałem, że uda nam się to wygrać. Kurde, no tego się nie spodziewałem. Tutaj mnie gościu zaskoczył. Ach, niestety, niestety. No dobra, ale trudno się mówi. My już tutaj będziemy sobie powolutku wbijali 9. poziom. Będziemy niedługo wbijali 9. poziom, także szansa tutaj na legendy wzrośnie. Dodatkowo będziemy mieli jeszcze jedno miejsce, żeby tutaj coś dostawić, także no ulepszymy się, to zdecydowanie. Najgorzej, że dostaliśmy Morelo, kurde, taki średni item, chociaż w sumie na... w sumie na tego Hekarima mogłoby być. Albo po prostu na Daeję też to by mogło być. Dobra, zbierajmy sobie co trzeba. O, proszę bardzo, jakieś Yasuo się tu trafia. Coś tutaj się pojawia. Z Hekarim. Ty, patrzcie! Ale jaja. I to na 16%. Bez pomocy tego. Bez pomocy Barda. Grubo, naprawdę grubo. Dobra, wiecie co... Dajmy tutaj. Na to daję, to ja bym tutaj jakiegoś QSS-a próbował zdobyć. O Jezu, tutaj gościu zrobił tego Ryze'a na 3. poziom. Grubo, ale dobra, może nasz Yasuo tutaj da radę, co? Dobra, na szczęście mamy CC-ki i w ogóle. No dobra, 11 HP. Naprawdę, tutaj mamy mega przewagę w ogóle nad tymi ludźmi. Dobra, jest tutaj level upik. No i co? Może jakiś Yasuo, może jakiś Bardzik. Nie wiem, czemu w ogóle Barda tutaj nie ma, do cholery. Tyle golda przerolowane i żadnego Barda. Ale w ogóle brakuje nam 3 Yasuo i mamy go na 3. Także naprawdę, ej, zaczynam w to wierzyć powolutku. Zaczynam w to powolutku wierzyć. Dobra, przestawiamy się tutaj na drugą stronę. Cyk, w ten sposób. Kurde, przestawił się z powrotem. Ajajaj. No dobra, trudno, ale powinniśmy i tak sobie poradzić, co? Poradzimy sobie? Zobaczmy, sprawdźmy. Nasz Yasuo sobie tutaj elegancko bije. Ta nasza Daeja też się napędza. I patrzcie, jaki w ogóle ona już ma atak speed. Cyk, 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 cyk. Oj, niestety nie trafiona umiejętność. No i moi drodzy, tutaj będzie niestety eliminacja. Eliminacja, mamy już top 2, także został przed nami finał. Przed nami został finał, mam nadzieję, że długo nie potrwa i że tutaj sobie poradzimy z tym gościem, co nie? No dobra, ale teraz czas na rolowanie. Gdzie jest Bard, do cholery? No kurde, żeby nie trafić go przez tyle rolek? Na 16%? Come on. No ale przynajmniej się leczymy, co nie? Tylko, kurczę, problem jest taki, że ten gościu jest na winstreaku. Dobra, mam nadzieję, że damy radę. Ale no kurczę, kanonierzy to jest coś naprawdę mocnego teraz. On ma jeszcze 2 augmenty w ogóle pod nich, także może być ciężko. Mimo wszystko mam nadzieję, że się uda. O nie, nasz Yasuo dostał stuna. Kurde, no i znowu nie żyje. Mam wrażenie, jakby w ogóle z tego ostrza nocy nie korzystał. A pewnie już skorzystał z tego wcześniej, jakby już drugi raz nie mógł, co nie? Ty, patrzcie, jest karuzel, na karuzeli Yasuo. Wiecie co, to weźmy go. Wiem, że ten item w ogóle nam się nie przyda, jest totalnie gówniany dla nas. Ale jeżeli mamy tutaj dać sobie dodatkową szansę na tego Yasuo, brakuje nam 2 w tym momencie. Kurde, jest, 1, 1. No nie, nie ma go, kurde, może w następnej. A, fuck, gdybyśmy mieli Barda, na pewno byśmy już tego Yasuo zrobili. Tylko że skurwiel w ogóle nam nie chce wypaść. Przepraszam za słownictwo, no ale kurde. Jak to jest możliwe, że na 16% tyle razy zrolowałem sklep, tyle razy odświeżyłem sklep i nigdzie tego nie ma. O, fuck. Dobra. Zobaczymy, może uda nam się jakimś cudem tutaj wygrać, co? Niestety, Yasuo już nie żyje. Fuck. Ten Yasuo ma za słabe leczenie. On tutaj powinien być, nie wiem, z jakimś krwiopijcem czy coś. No i dobra, uwaga. Fuck, nie ma. Jest Bard. Dobra, wymieńmy sobie to. Zdecydowanie najbardziej nam się to przyda. No i dodatkowy cecek w sumie też tutaj fajnie zadziała. Tak patrzę na nich, jak oni tutaj są ustawieni. Wszyscy są w takiej kupie, także no na pewno będzie git, na pewno będzie git. Dobra, ustawmy się może w ten sposób. Nie wiem, coś takiego. Chociaż kurczę, nie wiem, to jest chyba głupi pomysł, bo odsłaniamy naszego Yasuo, żeby dostał fokus. No ale dobra, zobaczmy. Jak na razie ładnie sobie radzi, ładnie się leczy. Wleciał stun. Ojojoj, chociaż już dostaje potężne obrażenia i niestety już nie żyje. Dobra, także tutaj kolejna przegrana. Ile HP? 31, tak? Nie, 27. Dobra, jest w miarę jeszcze bezpiecznie. 17% mamy. 17% na legendę. I mamy Titan Resolve. I na kogo by to miało pójść? Może po prostu tego Hekarima byśmy to dali? Żeby go tutaj wzmocnić? Nikt inny chyba z tego jakoś... O, ale mamy przekuwacz. To jest spoko. No i dobra. Mamy przekuwacz. Może zrolujmy oba te itemy. Ojojoj, dobra, Gunblade. Niech będzie tu, to dajmy tu. Fuck, nie wiem, czy to był dobry roll. Nie wiem, czy to był dobry roll. Dobra, jest Bard, na dwójkę nawet. Ale Yasuo, jeden Yasuo, come on! Kurde, no, nie ma go. Czy my w ogóle przeżyjemy tą walkę? Ja, no nie wierzę, jednego nam zabrakło. Jeden Yasuo. Jeden Yasuo, kumacie to? Mam nadzieję, że przeżyjemy tą walkę. Może byśmy nawet wygrali? Please, fajnie by było. Dobra, jak na razie jest git. Jakoś Yasuo jeszcze żyje. Fuck, już padł. Przeżyjemy? 2 HP. No nie, co jest? Jak to się wydarzyło? Lol. No ale dobra, niestety, moi widzowie, jeden Yasuo gdzieś się zagubił. Jednego nam zabrakło. Dzięki za oglądanie, życzę powodzenia na rankedach i elo.